Miko i klucz marzeń. Magiczny świat dwulatka. Jak zobaczyć magię każdego dnia? Jak nauczyć dwulatka alfabetu? Jak nie tracić głowy, odpowiadając na nieskończoną liczbę pytań, a dlaczego? Jak balansować pomiędzy prawami i potrzebami rodzeństwa? Jak utrzymać dobrą kondycję i pozytywne nastawienie do życia każdego dnia? Poradnik pełen humoru, dobrej energii i przemyślanych porad, które warto zastosować w codziennym życiu. Jak znaleźć czas na zabawę, radość i szczęście? Dwulatek poznaje świat. Wszystko wokół jest nowe, fascynujące, pełne magii, warte uwagi. Bańki mydlane, księżyc na niebie, kasztany w parku i litery alfabetu, które pokazuje mama. Te same zdarzenia zupełnie inaczej postrzega starszy brat. Jego komentarze są barwne, rezolutne, złośliwe i niesamowicie zabawne. Jak wychować mądre i szczęśliwe dziecko? Przekonaj się, jak uczyć przez zabawę. Zachwycać się każdym dniem i odkrywać rzeczy niezwykłe we wszystkim, co nas otacza. A przede wszystkim, jak pięknie smakuje życie. Zapraszamy w magiczną podróż, pełną śmiechu, słońca, wyobraźni i dobrej energii. Miko i klucz marzeń. Magiczny świat dwulatka.